Dzień dobry moi drodzy. Witam was serdecznie, Hanta z tej strony i który to będzie już odcinek Jedi Fallen Order? Nie pamiętam, ale prawdopodobieństwo jest pewne, że będzie to odcinek już ostatni. Oczywiście wy to będziecie wiedzieć już po tytule, w sensie jeżeli w tytule na końcu jest napisane, że to jest ostatni odcinek, to jest to ostatni odcinek, a jak nie, to następny będzie ostatnim. Dobra, koniec biadolenia, idziemy słuchajcie dalej. Tak. Co myślisz? Bidio tutaj odblokowuje, no my jesteśmy cały czas na tym całym tam krążowniku Centrum Szkolenia Inkwizytorskiego. Przeszliśmy ich dojo i możemy iść dalej. O, pięknie. Ile ich tutaj jest, cudownie, dawać, strzelajcie, śmiało. Ojej, jak cudownie. Pięknie, to jest chyba moment, na który wszyscy czekali. Po prostu możliwość wytłuczenia wszystkich Stormtrooperów tak mega szybko. A, czekajcie, bo ten tutaj do nas idzie. O, ty! Okej. No, myślę, że to ja raczej zakończyłem twoje. Dobra, ten był ostatni. Szkoda, że się nie udało wszystkich ubić. Aha, tam jest. Mhm. Mamy tu. A, to są jakieś takie... Właściwie, co to jest? Korytarze, czy komórki, cele, nie wiem. Mam ją. Dobra, tu mamy tego. O! Okej. Niezła jest, nie? Jeszcze kurde z blasterem chodzi, tak. Jedi to nie przystoi tak blastera używać, ale no w formie to ona jest. O mnie się nie martw, mamy coś do zrobienia. Chociaż przyjemnie się rozwala to miejsce. Trzymali nas w tym więzieniu. Chciałabym, żeby dało się jeszcze kogoś ocalić. Przykro mi, że musieliśmy tu wrócić. Mnie też. Ale nie mieliśmy innego wyboru, prawda? Rozumiem. Ruszajmy. Tak. Miejmy to już ze sobą. Widziałaś Trilla? Nie. Jeszcze nie. Przechowują nasz holokron w sali przesłuchań. To najbezpieczniejsze miejsce w całej fortecie. Szybkie rozciąganko robi Kal. Otwieram drogę do holokronu. Idź po holokron. Odciągnę posiłki i dołączę jak tylko będę mogła. Okej, dobra. Jest to plan. Ale co miałem powiedzieć, że... Okej, Billy coś tam już znalazł do skanowania. Jakieś szczątki, resztki, kości, laserowe drzwi. Okej, no dobra, nieprzenikliwe drzwi, no to jakby, ja rozumiem, czym są te drzwi. No faktycznie, to są takie cele. Nie wiem, czy to jest cała cela, czy tam są jakieś przejścia dalej? Nie, to jest cała cela, tyle. Dobra, słuchajcie, ruszamy dalej. Czemu tu jest taka... Właściwie to, co to jest właściwie? Co, to jakaś lawa tutaj płynie pod spodem? Dlaczego? Jaki to ma sens? Kto to wie? To chyba jest tego więcej. Nasz bilet powrotny. Ta. I nawet widzę tam jakieś echo do wyczucia, czy to jest punkt tego? Właściwie tam mamy się dostać. Albo to będzie punkt zapisu do medytacji, albo albo jakieś echo. No dobra, tutaj musimy sobie... Czołem, Bidi. Ta. Nic mi nie będzie. Tak gesnąć. W sumie to jesteśmy całkiem blisko? ta charakterystyczna syrena, która była słyszalna właśnie w niektórych częściach Star Wars. Zbliżamy się. Tak, tak, poskanuj sobie co tam chcesz. O, jakie ciekawe przełączniki. Złożone, nawet jak na Imperium. A tu mamy w ogóle, to są wieżyczki, jakby nie było, które mogą do nas strzelić, natomiast... Natomiast co my właściwie powinniśmy zrobić? Tutaj jest jakiś most pewnie do odpalenia. A, tu wysuwamy, no dobra. No niech będzie. Tam na dół raczej nie zaskoczymy. No cóż, to, że będziemy jeszcze walczyć z Trillą jest bardziej niż pewne. Tak, ten tu coś chce poskanować i znowu mamy punkt zapisu. No dobra, prawdopodobnie tam już będzie walka przed nami.
Więc warto podmedytować, aczkolwiek jakby odległość teraz nasza od poprzedniego punktu zapisu to jest dosłownie jedno pomieszczenie, w którym walczyliśmy? No ale okej. Niech będzie. Nie chcieli, żeby się tak trzeba było wracać, a już mi się dłuższego korytarza nie chciało robić. Właściwie to... Rządzisz mały. Tak, drzwi otwarte. Chciałem zobaczyć, czy z tym się da coś zrobić, ale... Ale nie. No i dobra. Sala przesłuchań, tak? O kurde, jakie mają tu ustrojstwo. Wygląda jak to z trzeciej części Star Wars, gdzie... Wiecie, składano Darth Vadera. Oczywiście mieczyk sobie wzięła następny, nie no to... Nie żeby coś, nie? To nie tak, że zabraliśmy jej miecz i teraz nie ma czym walczyć. No dobra. No i... Nie zauważyłem, że się zaświeciła. A, muszę sobie... O właśnie, tak zrobić. No, odsuń się. Sporo jej zrobiliśmy. Spróbujmy się podleczyć. O, dobra, tego nie przewidziałem, co zrobi. O, naprawdę? Kurde, muszę przez to przeskakiwać. O, za... Z tym... Bardzo dużo nam zrobił. Nie mam się kiedy uleczyć. Cholerny pieprzony robot teraz, no. Ale do dupy to wyszło. Niesamowite. Jak, wiecie, albo ta fala, albo ten robot strzela. Najśmieszniejsze, że ten robot tak niewiele zadaje, ale to wystarczyło w tym momencie, żeby być dobrą przeszkadzajką i nie móc się wyleczyć. Okej, okay, coś tu mamy, cutscenkę jakąś. Doświadczyłaś wielkiego cierpienia. Odpaliła się, jak tego robota zabiłem. Zmiany? Ból sprawił, że jestem silniejsza. Wiedziałam, że po to wrócisz. Nie podziękujesz? Że mi to najpierw ukradłaś? Nie wiem, czy widzieliście robocika? Przyszedł taki robocik cholerny. Ten taki podstawowy, zwykły... O, dawaj, dawaj. Kurde! Życie? Pomóż mi! Błagam, to leczenie jest tak powolne. Nie, tutaj strasznie się wszystko szybko dzieje. Ona w pewnym momencie wzywa takiego zwykłego dronka, ten taki, co wisi w powietrzu i raz na jakiś czas strzela, tylko że ona synchronizuje sobie swój atak rzucania mieczem z tym robocikiem i nie jest w stanie odbić dwóch pocisków, znaczy jakby dwóch rzeczy naraz, bo system się myli po prostu i nie wie, co robić. No i widzę, że ona po prostu nie daje nam w ogóle czasu, żeby się podleczyć. To jest przerąbane. Jakby kostcenka się załączyła, ale no tyle, żeście zdążyli zobaczyć. Okej, okay, znowu mamy jakąś, może nie kostcenkę, ale siłowanie się na miecze. O, mrwała. Widzę, że niestety, ale... O, aha, bo ona to rzuca, no tak. O, wyleczenie. Ta walka jest naprawdę intensywna. Czy ja mam ostatnią apteczkę? Kiedy to się stało? O kurde. Aaaa! Wyssała mnie. Tak po prostu? Czy... Serio? Myślałem, że to jest odpalenie jakiegoś, jakiejś cutscenki kolejnej, że wpadnie Sir albo coś, a tu... Nie, po prostu... Przyssała nam atakiem, który wyssał z nas wszystko. Fajnie, jakby... Ach, fajnie. Grasz!
Marna celność. Skręcaj się z bólu. Słono za to zapłaci. To teraz nie mogę poprosić Billy'ego o leczenie? Pomóż Billy! Kurde! Rzuć mi z tym! Spierdzielaj z tym mieczem. Jeszcze jedno wezwała? Wypierdzielaj. Dobra, jest, udało się. Mój Boże. Udało się, ale to jest porąbane. Ten jej atak wysysający życie, tego się nie da zablokować. Można tylko uciec przed tym. Mam holokron. O, mój Boże. Ale to było ciężkie. Co? Chcesz ją ubić po prostu, tak? To koniec, Trilla. Nic się nigdy nie kończy. Ta walka dobiegła końca. Znam ciemność, która cię zżera od środka. Codziennie podejmujemy decyzję, czy ją nakarmić, czy zwalczyć. Jest za późno, Sir! Nie. Nie jest. Wiem, że przez moje decyzje pozbawiłam cię możliwości wyboru. Zawiodłam cię, Trilla. Zawiodłam. Tak bardzo mi przykro. Szczerze cię nienawidziłam. O kurde, ona chyba się posikała w tym momencie. Nie wygląda to najlepiej. No nie. Mam jedną radę. Spierdalaj to. Ona się martwi, bo to największe zagrożenie życia to teraz jest ona. Zawiodłaś mnie, inkwizytorko. Pomścij nas. Tak po prostu ją rzucił, tyle. No. Roztropniej byłoby się poddać. Niższy głos powinien mieć Vader. Pewnie tak. Pewnie tak. Co? Nie mówcie, że ja mam z nim walczyć. Hoki chuj! Nie wierzę w to, żebym musiał... O, okej, okay, dobra. Fajnie. Żałosny. Ta. Robocie, jakbyś mi rzucił z tym... Nie wiem, czy coś mogę robić? O, to coś pociągnąłem na niego. A, okej. No, dokładnie. Kurwa, rzuca w nas wszystkim. Uwaga! Jesus! Okej, nie mogłem się ruszyć w ogóle z tym. Turbowinda! Ruchy! Okej, dobra. Co on, przepraszam, strzelał w tą ścieżkę, na której byliśmy? Idź, kolego. Wynośmy się stąd! Jak nie Vader ich pozabijał, to ja. Pytanie, co z Sir? Okej, okay, no jest turbowinda, ale... No tylko, że on może... No właśnie. A jakby tak zatrzymać jego miecz po tej drugiej stronie? A nie, dobra, przeleciał w dół.
z takim poleciała winda w górę, pojechała winda w górę. Holy moly, shitoli. Tak, to było dla mnie bardzo do przewidzenia, że Trilla zginie z rąk Vadera, a czy Vadera, że ktoś przyjdzie ją ubić. No jakby nie spodziewałem się może Vadera, może bardziej, nie, Imperatora to może nie. Ale spodziewałem się, że Trilla zginie i to nie w walce z nami. Tak, ale pytanie jest, co z Sir, bo po prostu on ją zrzucił, ale wiecie, takie zrzucenie to zawsze jest, że a, okej, dobra, jest zawsze sposób. Odpowiedzą. Jestem tego pewna. Jestem. Zmierzam na powierzchnię. Bądź gotów. Mam holokron, ale Sir nie przeżyła, Gris. Maszujemy przycisk. O, Bidi! Zakłóci mu systemy. O nie. Daj holokron. Nigdy ci go nie dam. To się okaże. A kurde. Yes, I see. Tak myślałem, że... Pozwolę ci zabrać te dzieci. No, ale myślę, że niestety ona też się będzie chciała poświęcić. Albo się poświęci. Może nie tyle, że będzie chciała, ale no. Ta nienawiść byłaby z ciebie wspaniała, inkwizytorka. Nie złamiesz jej! Ciemna strona mocy. Sir. Czuję, jak się w jej kłębi. Sir! Sir! Hej! Posłuchaj! Wciąż masz wybór. Barierę, kurde, zrobiła, ale on się trochę przez nią przebija. No dokładnie, lepiej rozbić szybę i do widzenia. A ten wodę powstrzymywać musi. Okej. Ojej. No dobrze. Porąbana. Miałem wrażenie w pewnym momencie, że przy tej walce z Trillą, że naprawdę siadł zespół deweloperów i stwierdził, okej, dobra, powiedzcie nam teraz tak. Które systemy w naszej grze działają chujowo? Ten, ten i ten. Dobrze, wrzućmy je do ostatniej walki. O, jest, siostra nocy, jest, nie pamiętam. Jakaś Marianna, czy jakiej tam było, nie pamiętam, jak miała na imię. Miała na imię. Kal, Kal! Sir! W porządku. W porządku. Ty też. Udało ci się. Udało. A właśnie, zastanawialiśmy się kiedy w ostatnich odcinkach, że jak to jest, że ci niektórzy ludzie rozumieją roboty, inni nie, że jakieś moduły, jakieś coś. Na przykład Gris nie wie, co Bidi mówi, a ten z Bidim gada, nie? Ale ktoś wyjaśnił, że to jest po prostu taka prosta zależność, jak wiecie, masz małe dziecko i w pewnym momencie wiesz, o co mu chodzi, pomimo że on nie używa normalnych słów, tylko swoje jakieś tam słowa zastępcze czy dźwięki zastępcze, to wiesz, że nie wiem, jest głodny, czy coś go zaciekawiło, czy nie wiem, że kupę zrobił do pieluchy i trzeba go przewinąć. Jakby zaczynasz to rozumieć, pomimo że on się z tą komunikuje, ale nie komunikuje się słowami. Tak w sumie samo jest ze zwierzętami, tak? Na przykład patrząc na naszego psa, ja akurat nie mam psa, ale jakbym miał psa, no to bym wiedział, co mu w tym momencie potrzeba, albo dolega, tak? Na co on w tym momencie liczy, czy chce wyjść na spacer, czy jest głodny, czy chce się, nie wiem, pobawić ze mną, tak? I tak dalej, czy jest zmęczony, albo zły, albo coś go boli. Jakby wiemy to i są to pewne sygnały niewerbalne. I tutaj z robotami, z BD-1 jest raczej to samo, że po prostu człowiek przebywając z tym robotem na tyle jest w stanie jakby zrozumieć, co on nam próbuje gdzieś tam zakomunikować, tak? Uważaj trochę. No, bo trochę jesteś przebity. Ej, no chwila, poczekaj! No tam są. O, przytuliłego. Wybacz.
Ona taka nieokrzesana trochę w... W wozie to byłaś ty, prawda? Cieszę się, że żyjesz. Nie odstępuję cię na krok. Dzięki. Hej. Hej, no toście pogadam. Co teraz? No właśnie, nie? Cóż, kapitanie, to by było na tyle. Wypełniłeś swój kontrakt. Dziękuję. Tak sobie pomyślałem, jeśli nie masz nic przeciwko, to może bym tu został. Zabrał cię gdzie chcesz. Bym tu został, przecież to jest jego statek. Młody widzi we mnie autorytet. A co z tym? Użyjemy tego do odbudowy zakonu Jedi. Kolejne pokolenie Jedi. Merin będzie ich ścigać. Dokładnie tak samo jak nas. Życie każdego dziecka z tej listy odmieni się na zawsze. Nie dzięki nam. To moc powinna zadecydować o ich losie. Chcę go zniszczyć. O kurde. Dokąd teraz? Taka stopklatka była, jak w jakichś takich starych filmach, tak? Przez przypadek, czy przez przypadek, albo nie przez przypadek stopklatka. Chociaż w tych filmach typu Naga Broń, no to zawsze były te takie stopklatki na końcu filmu, czy na końcu tam odcinka, bo tam jeszcze był ten jakiś tam serial podobny do tego i co? I tam aktorzy tak naprawdę się zatrzymywali w miejscu i czekali, aż napisy przelecą. Dobrze, udało się zakończyć grę. W sumie te walki takie, które mówiłem, że tam ciężkie i tak dalej, no ale to jakby wiadomo w takich, że trzeba wręcz podejść do każdej walki po kilka razy, nauczyć się i tak dalej. Trochę się tutaj irytowałem, mówię, na te systemy, bo widać było, jak bardzo przeciwnik, w sensie Trilla, wykorzystywała to, jak można było zbugować Kala, czyli w momencie, kiedy na przykład rzucała we mnie mieczem, ja zdążyłem go zablokować, wtedy Kal się przewraca. W tym momencie, kiedy on próbuje wstać, w tym momencie strzela do niego robot, on się znowu przewraca i bywało tak, że po prostu nie byłem w stanie nic zrobić, tylko po prostu się non-stop przewracać, aż stracę całkowite życie. Albo właśnie ten dziwny atak, który no nie tyle, nie da się wyczuć, ale po prostu jakby w tej pierwszej i pierwszej fazie walki, takie powiedzmy dwie trzecie pierwsze życia Trilli, można raczej iść w taką walkę dosyć agresywną i tak dalej, nawet należałoby. Tam było takie jedno miejsce, gdzie można było ją troszeczkę, może nie tyle zbugować, co zapędzić w kozi róg, taki podest po prostu malutki, wystający, ja można było ją, ona tam czasami stawała, jak się tam poszło i wiecie, cały czas ją odpychało i atakowało, to można było całkiem sporo jej życia wyjechać. Natomiast właśnie po tym zabiciu tego pierwszego robocika, potem ona przyzwała jeszcze drugiego, ale po zabiciu tego pierwszego robocika, proszę bardzo, Bartłomiej Waszak, jest, jest, to jest Polak, jest, dobrze, napisek. No, więc jakiś Joe, który ma naleśniki na ten, jako ksywę, też fajnie. I po prostu... Co? Aha, no i można było ją tam zbugować, okej, okay, fajnie, ale po zabiciu tego pierwszego robota ona wchodziła w taki tryb mega agresywny. No i właśnie to, że jakiś atak i za chwilę odskok i odskok i odskok, dlatego że ona w pewnym momencie jak nas złapie w ten uścisk taki, to już nie jesteśmy w stanie się w ogóle z tego uwolnić, ani tak naprawdę zrobić nic. Więc po prostu trzeba unikać, żeby wiecie, żeby przeciwnik nie użył na nas ataku, który nas po prostu zabija. Ten atak po prostu nas zabija, a nie, że odbiera jakąś część życia. Więc no troszeczkę takie kutasiarstwo, takie podejście, ale no wiecie, metodą prób i błędów w końcu się udało. Dobrze, no nic, gra ukończona. Gra ukończona. Oczywiście można sobie jeszcze po planetkach pobuszować i pozdobywać. No ja chociażby nie zdobyłem wszystkich. O, jest jeszcze nowa przygoda plus. Odblokowano nową przygodę plus. Okej, okay, kurczę, gra odblokowanie szkolenie medytacyjne. Wypróbuję odwiedzając punkt zapisu. Szkolenie medytacyjne. Ciekawe.
A, czy co, będę mógł sobie zdrowie przywrócić? To ciekawe, to odpalmy jeszcze. Pewnie będziemy na statku, no bo gdzie? Można oczywiście wrócić na pozostałe planetki, na planetki, na których byliśmy i sobie pobuszować, pozdobywać wszystkie te jakieś tam dzindziboły, ćmoje boje. Przygoda ukończona. Sprzed forcetu, który nie można przejść ponownie, eksploruj inne miejsca, odesłuj na nowe części mieczy świetnie do wyboru w warsztatach. Okej. Okay. Szkolenie, okej. Okay. Zobaczmy sobie jeszcze te mieczyki, co tam jeszcze wymyślono. No, tutaj kolorki nie zmieniono. No tutaj mamy jakieś tam różne. Weźmy sobie to od Sir. No generalnie różne rzeczy można sobie tutaj pozbierać, ale nie widzę jakichś dodatkowych, tak szczerze mówiąc, komponentów czy coś. Mieczyk jak mieczyk. Natomiast zobaczmy na to szkolenie medytacyjne, co to jest. Szkolenie medytacyjne, okej. Okay. Podaj swoje umiejętności, próby. A, jakieś takie próby. Kontrolując się z różnymi przeciwnikami i scenariuszami, twórz własne potyczki rozmieszczenia przeciwników na arenie. Aha. A, czekajcie, bo ja teraz wybrałem ten kreator. Ja myślałem, że to taki tutorial, tylko jest nie. Czyli można teraz będzie sobie ustawić, wiecie, samemu jakieś tam wyzwania i próbować je pokonać. Co jest całkiem spoko, bo jeżeli ktoś się mocno wkręcił i sobie chce porobić jakieś takie rzeczy, to... A, widzę, że taka plansza i tutaj są wyzwania. O! Kaszy, groby z Elirama i tu są fale. A, czyli taka standardowa rzecz z falami. Na Bratce nawet jest plansza, proszę. Groby z Miktrula. Miejsce katastrofy Venatora. Ilum. Groby z Kudżeta. Arena medytacji, czyli tutaj, gdzie jesteśmy. Jama Wyszoka. Forteca Inkwizytorów. Kraina Cieni. Kraina Cieni, co to było? Kraina Cieni była na kaszyku, dobra. A, czekajcie, wyzwania bojowe, pokonanie wszystkich przeciwników, brak leczenia, brak obrażeń. I tu jakieś punkty się zdobywa za do odblokowania nowego wyglądu BD1. Aha, no dobra. Możemy ewentualnie jeszcze włączyć, zobaczyć jak to wygląda. No ale w każdym razie w tej serii to już naprawdę jest wszystko. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się seria podobała. Mi się gra miodnie bardzo podobała. Oczywiście były momenty, w których było to troszeczkę irytujące. Ale jakby nie było... jest to pierwsza zrobiona dobrze gra Star Wars. I można by powiedzieć zrobiona dobrze od lat, no ale... Wiecie, jakby te gry, które były robione dobrze, no na dzisiejsze standardy oczywiście one gdzieś tam już odstają mocno. Po tym się nie pozbierasz! Nie ominiesz tego posterunku! No właśnie, tych bym chciał najpierw chyba poubijać. Dobra. To prawda. To jakieś kretoszczury bym najpierw poeliminował. No, w każdym razie bawić się tutaj można. Oczywiście 5 fal przeciwników można zrobić po prostu na 3, znaczy na 3, nie 3 sposoby, co na 3 punkciki tak naprawdę. Pomóż mi, Billy! Kurde, ile ich tu jest. Ale taki jest strasznie wymieszany... A no tak, bo to z Bogano, no to tam takie właśnie sworki były. Dosyć wymieszany ten rodzaj tych stworków. Okej. Okay. Dobra, nie będziemy kontynuować. Wyjdźmy z gry. Także cóż, tyle z Jediów. Tak jak mówię, mi się bardzo klimat podobał i naprawdę fajnie, solidnie wykonana jest ta gra. Mam nadzieję, że wyjdzie coś w rodzaju Jedi Fallen Order 2. Może z tym samym bohaterem, niekoniecznie musi być ten sam bohater, może być jakiś inny bohater. Byłoby całkiem miło, aczkolwiek no tak ciężko, żeby wiecie, nagle się okazało, że pomimo, że był rozkaz 66 i wobec jakby głównej części Star Warsów jedynymi Jedi, którzy przeżyli, był Yoda oraz oraz Obi-Wan, no to nagle się okazuje, że tych Jedi w całej galaktyce przeżyło całe mnóstwo, no chociażby tutaj widzimy trzech, tak, czyli Sir, Kala i tego całego Malikosa, o właśnie.
Także to mam nadzieję, że coś w tym jeszcze uniwersum wyjdzie, bo naprawdę, tak jak mówię, gra solidnie zrobiona. Gra singleplayerowa, co się w ogóle jej nie zdarzało. Ludzie, którzy twierdzili, że gry singlowe nie mają przyszłości, zrobili zajebistego singla. Dobrze, cóż, tyle. Oczywiście na kanale dalej jest teraz Workers and Resources Soviet Republic. Będzie się pojawiać oraz zaczniemy sobie nową serię. Tym razem troszeczkę będziemy szczyluć, a nie mieczem machać. Także oczekujcie w najbliższych dniach. No i tyle na kanale, tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć. A, no i oczywiście zapraszam na streamy i na Discorda, który jest ze streamami związany. Cześć.